O, tutaj jest krzyż i go sobie przyjmiemy, ale to dopiero za chwilę. Witam imperialistów, tutaj Lukas w drugim odcinku z gry jako Gdańsk Danciś na modyfikacji Antebellum. Wiem, gdzie jest Kraków, kiedy drugi odcinek obiecany? Będzie w środę, już obiecuję, że na 100% siadam dzisiaj i go nagrywam, żeby wam go przygotować. Powiem szczerze, zadziwił mnie totalnie sukces streamów przedłużanych w zeszłym tygodniu, no i nie przygotowałem się do tego, bo po prostu nie nagrałem żadnego materiału na zapas. Tak samo nie pojawił się poradnik. Mam nadzieję, że w ten piątek już wleci na kanał. Swoją drogą, pamiętajcie, że od tego wtorku streamy będą odbywały się już tylko i wyłącznie na Twitchu, więc jeżeli jeszcze mnie tam nie followowaliście, no to zachęcam do tego, linki macie w opisie. A tam myślę, że dalej pokręcimy sobie naszym kołem grozy, no tylko że już nowym krajem, bo udało mi się odtworzyć takie piękne Międzymorze na modyfikacji Antebellum, mimo tego, iż próbowaliście usilnie doprowadzić do mojego upadku. Ale muszę wam przyznać rację, byliście do tego bardzo blisko i w ramach tych streamów przecież upadłem chyba 3 razy dzięki wam. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na eneba.com, gdzie z kodem Lukasz macie 3% zniżki, linki w opisie. Więc koniec tych naszych ogłoszeń parafialnych, a my się bierzmy za budowę przepotężnego Gdańska. Na początku trochę na spokojnie zbudujemy tutaj naszą ekonomię w tym regionie, a spod bojami ruszymy około 1500. Jako że wiem, że będziemy szli w teokrację i czekają nas tutaj dość potężne wojny w najbliższym czasie z tymi tutaj poganami, no to idziemy w pierwszą ideę dyplomatyczną, drugą pójdziemy oczywiście religijną dla Cassius Belli. Jako że jesteśmy zagrożeni tutaj przez te pogańskie kraje dookoła wszędzie, o Boże, to chciałem powiedzieć, że poszukam pomocy naszych braci katolików w Czechach, ale Czechy są husyckie! Nastawienie naszego kraju zmieniam na punkty dyplomatyczne, no bo będziemy ich dość sporo potrzebowali w najbliższym czasie. Jako że spodziewam się dość ciężkich wojen na początku, no to bierzemy Combat Bonus Interrain of Capital. To jest bardzo mocna modyfikacja na początku, zwłaszcza jeżeli nie jesteście pewni, czy wygracie jakieś starcia. Jako czwartą reformę rządu, no przydałoby nam się wziąć Union of States, gdzie dostajemy Global Trade'a 10%, potężny modyfikator handlowy, ale bądźmy szczerzy, planuję dużo podbojów, więc lecimy w Governing Capacity zwiększone o 250 punktów, chociaż i tak to chyba nam zaraz spadnie przecież, nie? Mamy okazję zaatakować naszego sąsiada, ponieważ toczy on teraz wojnę z Białorusią, czyli Białorusią chyba, no to Litwa mówi papa. Może, nie, dobra, nic nie będziemy od niej zdobywali. Kiedy oni mi Gdańsk zdobyli? Uwielbiam tutaj zabawę w berka, po prostu z tą Liwonią, czy jakkolwiek się tam nazywa po naszemu. Co wejdę na ich fortecę, to on przychodzi i zaczyna okupować moją. Ej, powiem wam, że coś jest chyba tutaj z najemnikami nie tak. Za całą taką jedną armię, 6, płacę 0,30 dukata na miesiąc. To jest cholernie tanio. Dlatego lecę tutaj na południe wyczyścić tą armię i zdecydowałem się, że zaatakujemy cały ten obszar, żeby jeszcze szybciej zakończyć tą wojnę. Dajcie mi prestiż, zawsze na propsie. Tak, public tradition też zawsze na propsie. Dotarliśmy pod stolicę i ją okupujemy i zabieramy, no nie wszystko, ale żeby fort był nasz tutaj w tej okolicy. Jako że Dania jest naszym nowym rywalem, weźmy tutaj embargo. I tak w sumie przecież mamy też kraj, który jest zaraz obok, też na niego załóżmy embargo. Nie będą nasi kupcy tutaj wzajemnie handlowali. Ech, te bunciki, trzeba się ich pozbywać. Gdańsk zyskał potężnego sojusznika Imperium Franconii, Francji, nie wiem, Franków, cokolwiek, nie wiem jak to się nazywa. Żółtą Francję zaatakowałem u Vendian, czekolwiek się to wymawia, ale niestety okazało się, że nie z właściwym Cassius Belli o Humiliata będę toczył dość ciężką wojnę. Nie, fajnie, będzie trzeba to po prostu ją zakończyć jak najszybciej. Zaczynam od wyjęcia Wiślan z tej wojny, stolica już pod okupacją, ale niestety Kraków się trzyma. No to Wiślanie zapłacą za udział w tej wojnie, nawet dość sporo. A my lećmy obronić Gdańsk. No! Ach, i mieliśmy też flotę, no ale to trudno. Halo, jak to chce ostrzelać. Szturm! Zdobywamy! Gdańsk nie padł! Nie było tego! Nie no, nie mogę przecież kliknąć nic innego, jak tylko splądrować Berlin, prawda? Tak mocno! Nie no, Szwedzi są bardzo przydatnym sojusznikiem. W ogóle po tej wojnie to zrywam z nimi, zrywam! A Norwegowi chyba nie będą wcale lepsi, tak patrząc na to,
co tu mają w tym kraju. Chyba przez to koło fortuny i Speed 5 jakoś przyzwyczaiłem się do tej prędkości. Raz rozwijać nasze umiejętności religijne. Oj, bójcie się heretycy. No i teraz będziemy kapowali punkty dyplomatyczne i zaraz będziemy nadrabiali dyplomatyczną technologię. Specja stała się ofiarą tej wojny, no ale trudno. Ja też straciłem flotę, poniosłem straty w tej wojnie, prawda? No dobra, zrywamy relacje z Danią, bierzemy pieniądze, bierzemy war operation i to na razie musi mi wystarczyć. Pomyślałem, że wreszcie spłacę wszystkie moje pożyczki. Niestety nie. Uznaję tą wojnę za wielkie zwycięstwo, bo spaliliśmy przeciwnika, zabraliśmy mu pieniądze i zerwaliśmy jego upierdliwy sojusz. Plus do tego hajs się zgadza. Nadrabiamy na pauzie technologię dyplomatyczną. No, dwa poziomy tylko, ale zawsze coś. Ten doradca jest totalnie przekoksany. Monthly Splendor plus jeden na tym modzie. Czas na kolejną szybką wojenkę, która przybliży nas do zajęcia ważnego punktu handlowego w regionie bałtyckim. My tu trochę żałuję, że husycyzm się u mnie nie rozprzestrzenił, to bym się nawrócił. Czas rozbudować port w Königsbergu. No i pięknie nawracanie heretyków trwa. Ej, 1498, gdzie jest reformacja? Nigdzie jej nie widzę. Dobra, ale przygotujmy się do wprowadzenia krzyża u nas i musimy tak wysłać relacje do poprawy z papieżem. Tylko papieża nie ma w Rzymie. O, ale jest obok. Jej, no i mamy to w Galicji, Wołyni. Naprawdę? Zgadnijcie, jaki kraj nie ma żadnych sojuszników i na jaki kraj zrobiłem właśnie w cholerę claimów. Tak, to zmierzch Imperium Wendów. Atakujemy bez pomocy sojuszników. Raczej powinniśmy dać radę, tylko w sumie gdzie oni te forty mają. Pierwszy w Szczecinie, lecimy. Na szczęście wyłączony, a mamy 2 maja. Leci siege i fort pada za darmo, a my lecimy obronić naszą stolicę. Wojnę rozpoczynam od po prostu zniszczenia ich armii. Następnie lecę na Berlin, żeby tutaj go spokojnie siege'ować. Kolonializm! Pocieszony tą dobrą nowiną, że za chwilę będziemy mieli erę reformacji, dalej siege'owałem skrzętnie Berlin, który się trzymał cholernie długo. No ale w końcu się udało, zniszczyliśmy następnie armię Wendów dalej, w Gdańsku u nas również i potem już tylko zostało mi siege'owanie tego całego kraju. Wojna była nawet dość łatwa. Nie wiem czemu, bo w pewnym momencie znowu przestał rekrutować wojsko. Tak jakoś dziwnie AI zachowuje się na tej modyfikacji, co nie znaczy, że jest całe łatwiej, bo znowu bardzo często dobrze toczy bitwy i dosyła armię nawet po pewnym czasie. A tutaj jak widzicie zacząłem kombinować z bardzo ciekawym peace dealem. No i robimy takie piękne rakowe granice oddzielające te terytoria od sąsiadów. Wiecie, musimy zrobić tutaj piękny rezerwat, a tak naprawdę chodzi mi o to, żeby tutaj wypuścić nam teraz wasala Pomorze, które dodatkowo nawrócimy na naszą jedyną słuszną wiarę, bo czemuby tak? I następnie przekażemy te wszystkie mu prowincje. O, myślałem, że Pomorze miało więcej tutaj Reconquesta. No trudno, 3 prowincje. My tymczasem... Gdzie jest krzyż? Wysyłamy wiadomości do Rzymu, a papież się nagodzi na to, żebyśmy się stali zakonem krzyżackim. Jako, że stoi przed nami misja nawracania niewiernych, niech rządzi nami utalentowany teolog. I tutaj pójdę w drogę Monastic Order, chociaż nie wiem jak długo zostaniemy teokracją, bo zamierzam tutaj oczywiście utworzyć Prusy w dalszej części naszej kampanii. I coś tu na tej modyfikacji jest zmienione. Zobaczcie, przeprowadziłem normalnie 5 reform. Zazwyczaj po zmianie miałbym tylko 2. Chociaż zrobiliśmy to przez misję, a nie poprzez zmianę governmentu, to może dlatego. Jakie piękne zbroje nasze. No i do tego doszły nam tutaj unikalne misje. Zobaczcie, rozwój Gdańska, zabezpieczenie Prus. Trochę tych klejmów nam doszło. Trzeba je wykorzystać.